Witam Państwa, zapraszam na rozmowę dnia. Dzisiaj moim gościem jest Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Witam Pana serdecznie. Witam serdecznie. Panie ministrze, poinformował Pan, że kujawsko-pomorskie, ale także i inne cztery województwa, świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie i warmińsko-mazurskie, może stracić fundusze unijne. Co się stało? To nie pierwszy raz o tym informuję, dlatego że regularnie informujemy o wykorzystaniu funduszy europejskich i z przykrością muszę to powiedzieć, że województwo kujawsko-pomorskie jest w tej grupie, która się mniej więcej nie zmienia, ona jest stabilna już od kilkunastu miesięcy i to nie jest dobrze, że kujawsko-pomorskie jest jednym z tych regionów, które ma kłopoty z wykorzystaniem funduszy unijnych. My to często określamy, że jest w grupie maruderów, czyli tych regionów, które no, można powiedzieć niemalże już notorycznie z miesiąca na miesiąc, kwartału na kwartał, z roku na rok słabo sobie radzą z wykorzystaniem funduszy europejskich. Co to oznacza? Dlaczego? Jakie słowa tutaj padną jako argumenty? Znaczy, co to może w praktyce oznaczać? Bo tu nie tylko chodzi o słupki, o rankingi, na którym miejscu jest województwo, ale to w praktyce oznacza, że pieniądze unijne, ale również pieniądze krajowe, które są z tym związane, a to jest mniej więcej 1/3 środków stanowi wkład własny, że te pieniądze nie pracują na region, bo one przychodzą do regionu, przychodzą później. Ale co się dzieje z tymi pieniędzmi w regionie, że nie pracują na region? No, znaczy leżą jeszcze na kontach. Leżą na kontach najczęściej w Brukseli, bo metoda jest taka, że my najpierw realizujemy, a później prosimy o zwrot tych pieniędzy. Dostajemy też zaliczki, ale one są stosunkowo niewielkie. Ale zagrożenie jest takie, o którym pani wspomniała. Otóż my mamy pewne rygory wykorzystywania tych funduszy. To jest tak zwana zasada N+3, że jak gdyby po 3 latach od momentu przyznania danej kwoty pieniędzy musimy je wydać. Jak je nie wydajemy, no to one niestety zostają w Brukseli. W zeszłym roku już było takie pierwsze zagrożenie i województwo kujawsko-pomorskie było najbardziej zagrożone. Udało nam się jak gdyby z tego wyjść dzięki temu, że z Komisją Europejską wypracowaliśmy trochę inny, taki bardziej przyjazny nam system kwalifikowania wydatków, ale ten rok już jest naprawdę poważny i województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z tych najbardziej zagrożonych niewykorzystaniem części środków, które ma przyznane. To opinia pana ministra, ale też jest inna opinia, zacytuję może. Kujawsko-Pomorskie pod kątem poprawności wydatków deklarowanych w ramach RPO znalazło się wśród 6 województw z najwyższymi wskaźnikami w tym zakresie. I dalej czytam, według danych Ministerstwa Finansów, województwo kujawsko-pomorskie najefektywniej w Polsce wykorzystało środki finansowe w ramach programów RPO 2007-2013. Wskaźnik ich wykorzystania wyniósł aż 141%, co oznacza, że za tę samą kwotę zrealizowano w Kujawsko-Pomorskim więcej projektów, a wsparcie trafiło do większej liczby beneficjentów. Zgoda co do poprawności na pewno. Również tu w Kujawsko-Pomorskim naprawdę powstają bardzo fajne, ciekawe inwestycje, o których my często mówimy w całym kraju. Tak na przykład jak finansowanie dużych przedsięwzięć z finansowaniem zwrotnym z poziomu unijnego albo wykorzystanie w ogóle instrumentów zwrotnych. Więc tu się naprawdę dzieje dużo ciekawych przedsięwzięć. Ale jak patrzymy w tej chwili brutalnie na te słupki wykorzystania przez województwo kujawsko-pomorskie funduszy w ramach regionalnego programu operacyjnego, to niestety to nie napawa optymizmem. Pod względem złożonych wniosków województwo kujawsko-pomorskie jest na ostatnim, na 16. miejscu. Jest tutaj wyjaśnienie, bo nie wszystkie wnioski ponoć są wprowadzane. Pod względem płatności na 16., na ostatnim miejscu razem z województwem podlaskim. Nieco lepiej poprawiło się, jeżeli chodzi o podpisywane umowy, województwo kujawsko-pomorskie jest na miejscu 12., ale nadal w tej takiej piątce najsłabszej. Pod względem certyfikacji na przedostatnim miejscu. No to nie napawa optymizmem, a proszę mi wierzyć, jak ja rozmawiam na temat nowej perspektywy finansowej na poziomie unijnym, to politycy to przede wszystkim pytają o wykorzystanie ilościowe. Nie jakie tam efekty, to ich interesuje, ale w mniejszym stopniu. Mówią, jak nie wykorzystujecie, to znaczy, że wam tych pieniędzy
Nie potrzeba. To trzeba je przerzucić na coś innego. Tutaj pan minister wspomniał o inwestycjach w naszym regionie. No S5, tutaj prace są kontynuowane na 7 odcinkach tej drogi ekspresowej, natomiast wokół S10 niewiele się dzieje albo prawie wcale nic. Dlaczego? Jeżeli mówimy o inwestycjach w tej perspektywie finansowej z wykorzystaniem funduszy unijnych, to inwestycje, które w tej chwili są realizowane w województwie, to jest mniej więcej 5 miliardów złotych, które są finansowane w programach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. A co z S10? I z Programu Infrastruktury i Środowiska to jest mniej więcej taka sama kwota, 5 miliardów. I tam finansujemy taki kluczowy projekt, to jest S5, Bydgoszcz, Mielno. No tam się toczą prace drogowe, no, bo tak, ale się wskazuje i widać. Oczywiście ten projekt jest uruchomiony. S10, panie ministrze. Ale S10 nie ma w Krajowym Programie Dróg. A będzie budowana w takim razie? Znaczy na razie nawet nie mamy pieniędzy na te wszystkie projekty, które są w naszym Krajowym Planie Dróg. Dlatego, że te projekty, które się znalazły na liście tego programu, opiewają na około 200 miliardów złotych, a środki, które przez naszych poprzedników zostały nam pozostawione na realizację tego programu, stanowiły tylko 107 miliardów. Rząd znalazł dodatkowe pieniądze, mamy 135 miliardów, ale jeszcze nadal nie mamy pełnego pokrycia na te projekty, które się na tej liście znajdują, czyli a tam S10 nie ma. Czyli nie zostanie zrealizowany taki oto przebieg, przetarg ogłoszony zostanie w 2018 roku na realizację tego odcinka S10. Podpisanie umowy w sierpniu 2019, prace od 2020, koniec inwestycji w 2022. Jest to już projekt, który się nie zrealizuje? Rząd analizuje S10 w tym odcinku. Wiemy, jak ona jest tutaj potrzebna w województwie, razem z paroma innymi projektami, które potencjalnie są bardzo potrzebne dla polskiego systemu transportowego. I ta sprawa będzie dyskutowana na jednym z najbliższych posiedzeń Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Ale jeszcze raz powtarzam, nie tylko ten projekt, jak gdyby nie ma jeszcze zagwarantowanego finansowania. Ten projekt po prostu nie znajduje się jeszcze na liście naszego Krajowego Programu Drogowego. Tak, ale o tym projekcie S10 słyszymy już wiele dobrych lat, ale w takim kontekście, że ta S10 będzie realizowana, budowana. No to dlaczego nie została wcześniej zbudowana? No można tak zapytać. Proszę zobaczyć, skąd pochodzą władze regionu, jakie były dobre relacje z poprzednią ekipą rządową. I wybudowano? No nie wybudowano. Ale nie ma żadnych sygnałów oficjalnych, że S10 nie będzie zrealizowana. Nie ma informacji, że nie ma pieniędzy na S10 i nie ma planów w ogóle, żeby była zrealizowana. Nie, S10 rząd się zajmuje. Tak cały czas jest ta informacja podtrzymywana. Tak jak ja osobiście uważam, że jednym z potencjałów województwa jest ten duopol Bydgoszcz-Toruń. Wiele osób mówi, że to nie jest potencjał, że to jest bariera dla rozwoju. Ja się Czyli z tym nie zgadzam. Metropolia bydgosko-toruńska byłaby tu odpowiednia? Oczywiście uważam, że metropolia jest czymś, co niewiele województw ma. Dwa duże, silne, prężne ośrodki gospodarcze, które powinny ze sobą współpracować i wzajemnie się uzupełniać. I z tego punktu widzenia dobre połączenie miejskie, połączenie drogowe, to znaczy transportu publicznego. Ale nie miejskie. Słyszymy teraz takich oficjalnych informacji, że warto tę metropolię tworzyć. Temat troszeczkę przycichł. Znaczy metropolię. Na razie mamy jak gdyby dwie aglomeracje, które musiałyby chcieć ze sobą współpracować. Absolutnie nikt ich nie jest w stanie zmusić. Gwarantuje to też nasza konstytucja, że nasze samorządy są niezależne. Więc chyba na razie jeszcze daleko do takich planów metropolitarnych, czyli do takich planów, które by pozwoliły na ustrukturyzowanie współpracy tych dwóch organizmów. Ale wracając do S10, rząd będzie analizował i rozważał finansowanie S10 w przyszłości. Skoro mówimy o tej współpracy Torunia i Bydgoszczy, to miasta z godnym chórem wskazują, że chcą rozwijać się idąc ku rzece. I Toruń, i Bydgoszcz podkreśla, że planuje tutaj budowę portu multimodalnego. To dobry kierunek rozwoju dla regionu także. W Polsce mamy zaniedbaną żeglugę śródlądową. Absolutnie.
kiedyś XVI-XVII wiek właśnie ten transport rzeczny stanowił o sile całej gospodarki polskiej, nie tylko tutaj regionów leżących przy samej Wiśle. W tej chwili praktycznie nie mamy żadnego korytarza transportowego rzecznego, jest tylko krótki odcinek przy Szczecinie, co również nam utrudnia staranie się o finansowanie na te projekty. Z panem ministrem Gróbarczykiem chcemy przygotować nową strategię na najbliższe lata, łącznie z finansowaniem. To jest plan nawet nie na parę, to jest na kilkanaście, na kilkadziesiąt lat, bo są to bardzo trudne projekty. I nasz region na tym skorzysta, jak rozumiem. Oczywiście, bo jednym z tych głównych szlaków transportowych jest oczywiście Wisła i rola takiego portu rzecznego, ale jednocześnie portu, który by odciążył Gdańsk-Gdynia, jest niewątpliwie potrzebny. Przy czym tutaj mówimy o tak zwanym porcie intermodalnym, który by łączył wiele gałęzi transportu, czyli kolej, drogi, transport rzeczny, ale również transport lotniczy. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Mój gość Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, był także Państwa gościem. Kolejna rozmowa jak zawsze o tej porze. Zapraszam już teraz. Do zobaczenia. Dziękujemy.